partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie znajdziecie najlepsze męskie i nie tylko prezenty. Link w opisie. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś ponownie gratka dla miłośników broni podwodnej. Zobaczcie, to zdjęcia pochodzące z lat 80. ubiegłego wieku, wykonane w porcie w Hamburgu. Do dziś spoczywają tam trzy wraki niezwykłej broni, ubota typu 21. Nie uwierzycie, one wciąż tam są. W tej chwili nad bunkrem znajduje się parking, a dostęp do tego miejsca został całkowicie zamknięty. Niestety pewne części niemieckiej historii, jak widać, muszą ulec zatarciu. Szkoda, bo jak mawiał Indiana Jones, te rzeczy powinny znaleźć się w muzeum. Tymczasem Mateusz jest w niemieckim Bremerhaven, będącym portem dla Bremy i jednocześnie największym niemieckim portem nad Morzem Północnym. To właśnie tutaj, w jednym z licznych doków, stoi najbardziej zaawansowany technicznie operacyjny okręt podwodny pierwszej połowy XX wieku. Dokładnie ten, o którym już wspomnieliśmy. Niemiecki ubot typu 21. U-2540. Zobaczcie, jak niesamowicie prezentuje się na zewnątrz i w środku. Lecimy! Za moimi plecami znajduje się okręt podwodny typu 21. Desperacki krok Hitlera, desperacki krok III Rzeszy Niemieckiej. Gdy w 1943 roku, na przełomie kwietnia i maja, U-Bootwaffe poniosła potężną klęskę w bitwie o Atlantyk. Utracono ponad 30 okrętów w przeciągu miesiąca. Dönitz zdał sobie sprawę, że siły i środki zaangażowane przez aliantów do zwalczania okrętów podwodnych stały się tak potężne, że U-Bootwaffe jest niewystarczająca dla sprostaniu i przeciwdziałaniu użyciu tych środków. Wycofano z użycia niemalże większość okrętów typu 7 i 9. Na morze nie wypuszczano ich bez zamontowania dodatkowych urządzeń w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie zaczęto pracować nad całkowicie nowym typem okrętu, który miał zmienić losy bitwy o Atlantyk, zmienić losy wojny. Tym okrętem stał się tak zwany elektrobot, ubot typu 221, dokładnie ten U-2540, który znajduje się za moimi plecami. To jedna z tych jednostek, które zostały wbudowane pod koniec wojny. Te kroki podjęte w tamtym czasie zaangażowały potężną ilość sił, środków, a najważniejsze surowców, których III Rzesza nie miała. Okręty typu 21 miały wejść do służby w potężnej ilości, prawie 200 sztuk. Tak naprawdę okręty typu 21, ze względu na proces, skomplikowany proces ich budowy, zaczęły być wodowane dopiero w połowie 1944 roku, a do służby weszły dopiero w kwietniu 1945. Nie mogły już w żadnym stopniu zmienić losów wojny. Jednocześnie pochłonęły surowce, które pozwoliłyby na wyprodukowanie co najmniej 5000 czołgów, które zapewne Niemcom dużo bardziej by się przydały. Przyjemne chwile w luksusowych wnętrzach pałacu von Grassów w Kłaninie, a także w nowoczesnych apartamentach w Puckim Rynku 23 czekają właśnie na Ciebie. Poznaj i delektuj się dobrym czasem spędzonym w pięknym miejscu. Rezerwując apartamenty w Puckim Rynku 23 i Kłanińskim Pałacu, wspierasz projekt Tank Hunter. Okręt typu 21 powstał trochę z potrzeby chwili, ponieważ typ 7 i typ 9 okazał się niewystarczający do podjęcia równorzędnej walki z aliantami na Atlantyku. Zadecydowano o stworzeniu całkowicie nowego projektu, pomimo prac nad projektem 18, który miał stworzyć tak zwanego
U-bota z napędem na turbinę Waltera, który miał zmienić losy walki podwodnej, zwiększyć prędkość podwodną, zwiększyć zasięg, długotrwałość przebywania pod wodą. Niemcy zdecydowali się na stworzenie typu 21 jako takiego substytutu kształtu opływowego, nowych baterii, większych silników elektrycznych dla zwiększenia czasu przebywania pod wodą, zastosowania chrap. Wszelkich elementów, które pozwoliłyby takim okrętom przebywać bardzo długo pod wodą, czyli więcej mogłyby przebywać pod wodą, a nie jeżeli na powierzchni wody, stworzyli takiego elektrobota. On nadal posiadał silniki diesla, które zapewniały mu ładowanie baterii, poruszanie się na wodne, ale też mógł poruszać się również pod wodą przez dłuższy czas na tak zwanych chrapach. Te silniki mogły pracować, doładowywać baterie. Ale nie był to taki napęd docelowy jak turbina Waltera, który miał zapewnić mu jeden, jedyny napęd już bez napędu elektrycznego zarówno pod wodą, jak i na wodzie. To zapewniłaby turbina Waltera, ale wiadomo było, że prace związane z tym napędem znacząco się przedłużą i Walter nie był w stanie określić, kiedy zakończy się dopracowywanie tej turbiny, dosyć niebezpiecznej, bo napędzana była na podstawie perhydrolu, który też był limitowany w ówczesnej Rzeszy. Było go bardzo mało, ponieważ pochłaniał go zarówno projekt ubotów, jak również projekt V2, czyli niemieckiej rakiety. No i tutaj z uwagi na te problemy zdecydowano się na budowę takiego elektrobota. Jednocześnie bombardowane niemieckie stocznie wymagały rozczłonkowania produkcji. Zdecydowano się na budowę sekcji kadłuba, poszczególnych sekcji tego okrętu w całkowicie różnych zakładach, które bardzo często nie miały doświadczenia w produkcji tego typu jednostek, ale pozwalały na seryjną produkcję i tylko i wyłącznie montaż w stoczniach, w trzech stoczniach, które wówczas montowały te okręty. Jedną była stocznia w Bremie, druga stocznia w Hamburgu, no i trzecia stocznia w Gdańsku. Te trzy stocznie zajmowały się tylko i wyłącznie montażem tego kadłuba. Ten kadłub składał się z kilku sekcji. Sekcje były w całości spawane, nie ma tu już nitowania. W typie 21 Niemcy odeszli całkowicie od nitowania, przeszli na spawanie. Tak jak widzicie, kadłub jest w całości spawany w stoczni. Takie spawanie zajmowało do 6 tygodni, tak więc okręt powstawał bardzo szybko, jak na warunki niemieckie, warunki wojenne i warunki bombardowań. Pamiętajcie, że statki typu Liberty budowano w 3 tygodnie, a tutaj okręt, bardzo skomplikowany okręt podwodny, montowano w zaledwie 6 tygodni, co było ewenementem w skali produkcji tamtych czasów. Jednocześnie spawaniem tych elementów, spawaniem tych sekcji były za to spawanie odpowiedzialne wówczas były już automaty o nazwie Elvira, co również było takim nowatorskim rozwiązaniem na skalę lotów kosmicznych, bym powiedział. Taki ultranowoczesny elektrobot pozwalał rozwijać prędkość podwodną przekraczającą nawet 20 węzłów. No, w przypadku 21 typu było to 17 węzłów prędkości maksymalnej, ale paradoksalnie prędkość nawodna tego okrętu z uwagi na zastosowane tam silniki diesla z turbodoładowaniem była niższa niż prędkość podwodna. Opływowy kształt, hydrodynamika. Niemcy mieli wówczas tunele aerodynamiczne, które pozwalały na badanie, jak okręt zachowa się pod wodą. Niemcy skonstruowali bardzo szybki okręt podwodny, mogący przebywać bardzo długo pod wodą. Zasięg tego okrętu to prawie 600 mil na silnikach elektrycznych, ponieważ tutaj znajdowały się 4 silniki elektryczne. Ten okręt zrewolucjonizował całkowicie podejście do okrętów podwodnych. To nie były już okręty nawodne, które mogły się zanurzać. Były to okręty typowo podwodne, które większość czasu przebywały jednak w zanurzeniu. Ale oczywiście, jak to konstrukcja z końca wojny, taka spieszona, bym powiedział, miała oczywiście szereg wad. To rozczłonkowanie produkcji powodowało, że bardzo często kadłub był nie do końca spasowany. Te okręty, które wychodziły w morze, oczywiście one wyszły w końcu wojny, miały wiele usterek, wiele wad, które były eliminowane na etapie wieku dziecięcego, ale Amerykanie, badając swoje zdobycze wojenne w postaci okrętów typu 21, stwierdzili, że ta produkcja była na tyle niedoskonała, że w owym czasie nie była w stanie specjalnie zagrozić Amerykanom, zagrozić aliantom, z uwagi, że trzeba było jeszcze wiele rzeczy tutaj dopracować. Ale gdyby okręt typu 21 wszedł do służby w roku 1943, myślę, że znacząco zmieniłoby to sytuację na Atlantyku i mogłoby wydłużyć wojnę o nawet kilka lat. Ale zaczynamy, słuchajcie. Wchodzimy do środka tego arcyciekawego okrętu, jednocześnie przełomowej konstrukcji II wojny światowej.
przedziale torpedowym okrętu typu 21 mogło znajdować się do 24 torped, ale tak naprawdę ładowano około 20 z uwagi na konieczność konserwacji torped, które znajdowały się już załadowane w wyrzutniach. Było to 6 sztuk wyrzutni dziobowej. Dlaczego 6 sztuk? Ponieważ okręt typu 21 nie posiadał w ogóle wyrzutni rufowej z uwagi na specjalny hydrodynamiczny kształt. To, co się tutaj znajduje, to, co tu widzicie, te pomieszczenia i wielkość tych pomieszczeń robi potężne wrażenie. Ale pamiętajmy, że okręt tytułu 2540 szedł do służby również w Bundesmarine po wojnie i te warunki bytowe znacznie się poprawiły w stosunku do tego, co było w czasie wojny. Tak naprawdę U-bot typu 21 miał mniej więcej porównywalne warunki bytowe jak na okrętach typu 7 czy typu 9. Ale 20 torped to naprawdę bardzo dużo. Ten okręt mogący przebywać w głębokim zanurzeniu przez bardzo długi okres, jednocześnie mógł też pokonywać bardzo duże dystanse. Zapewnia mu to potężne zasięgi, a 20 torped pozwalało na bardzo długą walkę. U-2540 czy U-boty typu 21 mogły zmienić losy wojny, ale musiały być wprowadzone znacznie wcześniej. 43 rok to zdecydowanie za późno. Pomieszczenia załogi, tutaj akurat głównego mechanika, zobaczcie, znacznie zwiększyła się przestrzeń do życia. Tutaj tego miejsca jest znacznie większe, okręt jest dużo wyższy. Ma większe zanurzenie. Za moimi plecami, a właściwie w mojej prawej stronie, znajduje się również toaleta. Oczywiście ponownie jedna na całą załogę. Tak więc tego miejsca wiele nie przybyło. Mesa oficerska wygląda już naprawdę bardzo komfortowo. Wydaje się tutaj bardzo dużo miejsca. Jednocześnie miejmy na uwadze cały czas to, że okręt został zmodernizowany po wojnie. Tak więc tego miejsca jest tu znacznie więcej, aniżeli na U-bocie typu 21, który wypuszczony był w czasie wojny. Znacznie więcej miejsca, lepsze warunki bytowe i socjalne dla załogi. Ten okręt był nadal nowoczesny, zarówno do końca lat 40. był najnowocześniejszym, najbardziej zaawansowanym okrętem, a w latach 50. bym powiedział, cały czas mógł podjąć równorzędną walkę z konstrukcjami amerykańskimi czy radzieckimi. A wiadomo, aż do czasu wejścia do służby USS Nautilus, który całkowicie zmienił filozofię budowy okrętów podwodnych, ponieważ był to pierwszy okręt o napędzie atomowym. Zobaczcie, tu już mamy słynnego U-bota typu 7C ze słynnym znaczkiem z filmu Okręt U-96. Oczywiście typ 7C to całkowicie inna filozofia budowy okrętów. U-bot typu 21 zmieniał całkowicie filozofię. On definiował na nowo, jednocześnie definiował nowe zastosowanie, nową filozofię okrętów podwodnych, tą już współczesną nam do dnia dzisiejszego. Tak jak powiedziałem, typ 21 to rozwój w każdym kierunku. Pojawiają się tutaj instalacje hydrauliczne, stery hydrauliczne, pojawiają się tutaj bardzo potężne silniki elektryczne, pojawiają się dodatkowe silniki elektryczne małe, które zmniejszały jego hałaśliwość pod wodą, tak aby ten okręt był niewykrywalny. Jednocześnie pojawia się też bardzo skuteczny, a właściwie pojawia się w zmodernizowanej wersji, bardzo skuteczny sonar GHG, który zapewniał tym U-botom uszy, tak aby mogły odnaleźć cel nawet w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Ilość baterii, ilość materiałów koniecznych do wybudowania tych baterii dla okrętów podwodnych typu 21 wymagała zużycia niemalże całych niemieckich zasobów ołowiu i gumy do budowy tych baterii dla samego projektu okrętów typu 21. Całkowicie też niemalże wstrzymano produkcję okrętów typu 7 czy typu 9, które w tamtym czasie okazały się być przestarzałe. A całość, tak jak wspomniałem, surowców, czyli ołowiu i gumy, przeznaczano na budowę baterii do typu 21. Zobaczcie, jak zwiększyło się też miejsce samego kapitana. Osobne pomieszczenie dowódcy, dosyć przestronne, już z własnym biurkiem, z łóżkiem, z szafkami. No, warunki, które były na U-bocie typu 21, na pewno znacznie się polepszyły. Znajdujemy się w tej chwili na mostku okrętu, czyli w tej najważniejszej części. Jak zauważycie, są tutaj oczywiście grodzie wodoszczelne, które rozdzielały również ten mostek od reszty okrętu. Ale nie wiem, czy spojrzeliście na to. Przedni przedział dziobowy torpedowy znacząco różni się od przedziału tego znanego z okrętu typu 7C.
Dodatkowo był on również oddzielany grodzią wodoszczelną, czyli w razie przecieków którejśkolwiek z sekcji tego okrętu w typie 21 można było zarówno odciąć mostek, jak i przedział dziobowy, tak więc miał znacznie więcej odcinanych przedziałów okrętu. Mostek oczywiście jest dosyć ciasny, ale tak jak w przypadku wcześniejszych typów okrętów znajdują się tu wszystkie najważniejsze urządzenia. Oczywiście głębokościomierze. Głębokościomierz również znajdował się przy przedziale torpedowym. Tutaj w przypadku typu 21 wszystkie te urządzenia również musiały się tu znajdować. No i oczywiście najważniejsza część okrętu, czyli nawigacja, stolik do map, stolik z mapami. Mamy również bardzo ważną część, jaką jest peryskop. To też wszyscy znamy. No i tutaj już nowoczesność rozwiązań w typie 21, jak sobie spojrzycie, wygląda to dużo nowocześniej, aniżeli w okrętach wcześniejszych. Nawet tak charakterystyczne, co znamy z Tirpitza, te tabliczki, nadruki na tych plastikowych już formach, to wszystko też w typie 21 ma miejsce i widzimy tę nowoczesność. Jednocześnie te wszystkie nowoczesne zastosowania, te systemy nowoczesne jak hydraulika w owym czasie były jeszcze bardzo niedopracowane, tak więc zastosowanie tych hydraulicznych sterów myślę, że było nie do końca trafne. Alarm! Zapewne tak zjeżdżali niemieccy podwodniacy w momencie, gdy nadlatywał aliancki samolot. Na okręcie znajdowały się oczywiście czujniki wodoru, tak aby baterie nie wydzielały go zbyt dużo, aby nie doszło do wybuchu. W śródokręciu znajdują się też również pomieszczenia dla podoficerów. Tutaj oczywiście też w dosyć wysokiej jakości warunkach żyli sobie podoficerowie, ale jak wiemy jest to już konstrukcja, właściwie montaż zabudowy z czasów RFN, czyli okresu powojennego. Ta załoga w czasach wojennych miała dużo, dużo gorzej, aniżeli w tej chwili to obserwujemy. Znajdujemy się w tej chwili w maszynowni, gdzie możecie zobaczyć dwa silniki diesla. Diesle znacznie mniejsze aniżeli montowane w układach typu 7C. Miały zapewnić moc 2000 koni, ale z uwagi na niewydajny system turbodoładowań były one znacznie słabsze, rzadko przekraczające moc 1200 koni. Za to silniki elektryczne zapewniały moc prawie 3000 koni, co zapewniało mu znacznie wyższą prędkość podwodną. Tutaj jak widzicie ta maszynownia jest dosyć potężna, a silniki, które się w niej znajdują, te silniki dieslowskie, są relatywnie małe. W tej chwili znajdujemy się w głównej sterowni silników, głównych silników elektrycznych. Mamy tutaj silniki, duże silniki, które powstały we współpracy AEG i Siemens Schuckert. Mamy sterownię tych silników, widzimy wszystkie przyrządy kontrolne. Jednocześnie mamy tutaj dwa zespoły silnikowe, czyli dwa silniki elektryczne dużej mocy i dwa silniki elektryczne małej mocy. Było to po to, aby silnik elektryczny dużej mocy mógł poruszać okrętem z dużą prędkością podwodną, ale w momencie namierzenia tego okrętu mógł on się poruszać na silnikach elektrycznych małych, które generowały bardzo mały hałas, a dzięki temu okręt mógł pozostawać bardzo długo nienamierzony. Tutaj było to bardzo nowoczesne rozwiązanie w przypadku tego typu okrętów, a jednocześnie silniki elektryczne, te dużej mocy, które się tu znajdowały, były na tyle ciche, że i tak generowały znacznie mniejszy szum, aniżeli konstrukcje amerykańskie z tamtego czasu. Zobaczcie, jak duże wiązki kabli idą do tych silników. Aby zwiększyć hałaśliwość, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Napęd wałów głównych odbywał się za pomocą przekładni pasowych. Tutaj mamy z silników elektrycznych przekładnię pasową. Dalej mamy silniki elektryczne, silniki diesla. Znajdujemy się w tej chwili w części rufowej. Tutaj mamy dodatkową toaletę w przypadku U2540, który współczesną nazwę ma Wilhelm Bauer. Ale mamy też najważniejszą część, czyli stery zapasowe. W przypadku uszkodzenia sterów głównych mamy też elektryczne sterowanie hydrauliką, napędy. Jest tutaj sporo urządzeń dodatkowych, ale nie ma tej części, którą znamy z wcześniejszych konstrukcji okrętów. Nie ma wyrzutni rufowej. Tutaj z uwagi na kształt, opływowy kształt kadłuba i zwężającą się tylną część rufy, nie można było zastosować już wyrzutni rufowych. Tak więc w U21 typu 21 były tylko i wyłącznie wyrzutnie dziobowe, ale za to w ilości 6 sztuk. Zaczęliśmy od dziobu
I kończymy na rufie. Uprzejmie dziękujemy, że byliście dziś z nami. Uwaga, w wigilijny wieczór, jak zwykle o 20:00, krótki odcinek specjalny. Taki prezent pod choinkę. Zapraszamy. Tymczasem, jak zwykle, gorące podziękowania dla was, nasi widzowie. Jesteście najlepsi. Dziękujemy za wszystkie przejawy sympatii, za wszystkie suby i komentarze. Kto jeszcze nie subskrybuje Tank Huntera, gorąco zachęcamy. Specjalne podziękowania ślemy do naszych wspaniałych patronów z Patronite'a, YouTube'a i Buy Coffee. Potężne dziękujemy. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Ajent Jacek Arendt, Andrew81, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Bishop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Don Tomasino, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Sebastian Galowy, Grzegorz Garus, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krauze, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Przemysław Lipniewicz, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Szymon Muński, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Marek Ślęczka, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesak i Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera, jak zwykle w czwartek o 20:00 i oczywiście na odcinki warsztatowe w środę o 20:00, a także na odcinek specjalny w Wigilię, również o godzinie 20:00. Do zobaczenia!